odczytam. Dominikanie na Służewie pojawili się w 1934 roku, natomiast w 1937 roku oficjalnie erygowano klasztor św. Józefa, który miał być domem studiów dla dominikanów z Europy Środkowo-Wschodniej. Wybuch II Wojny Światowej przeszkodził w realizacji tego projektu. W tym czasie w służewskim klasztorze mieszkał błogosławiony ojciec Michał Czartoryski, który zginął jako męczennik w powstaniu warszawskim. Parafia pod wezwaniem świętego Dominika została powołana do życia 3 sierpnia 1952 roku przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli 70 lat temu. Pierwszym proboszczem został ojciec Adam Studzieński. Początkowo parafia znajdowała się na peryferiach miasta i była zamieszkana przez około 1400 mieszkańców. Obecnie na terenie parafii mieszka ponad 15 tysięcy ludzi. Od początku powstania parafii msze święte, nabożeństwa, sakramenty były sprawowane w kaplicy klasztornej. W 1985 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła, w którą zaangażowało się wielu parafian. Budowę kościoła ukończono w 1994 roku i w październiku tego roku naszą świątynię poświęcił ksiądz kardynał Józef Glemp. Od tej pory w obecnym kościele sprawujemy codzienną liturgię. Kościół Świętego Dominika jest także sanktuarium niepokalanej królowej Różańca Świętego z racji obecności tutaj pochodzącego XVI wieku, a przywiezionego do Warszawy Żółkwi, cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej. Dlatego w naszym kościele dbamy o modlitwę Różańcową i miłość do Matki Bożej. Wyrazem tego są nabożeństwa Maryjne, Warszawski Dzień Różańcowy, a także liczne wspólnoty Różańcowe. Liturgia w Kościele. W niedzielę odprawiamy dziewięć mszy świętych, na których gromadzi się około pięciu tysięcy wiernych. W dni powszednie sprawujemy pięć mszy świętych. W czasie mszy świętych ojcowie z klasztoru pełnią posługę słowa. W ciągu roku rozdajemy około, z ostatniego roku dane, 280 tysięcy komunii świętych. W czasie licznych dyżurów ojcowie służą sakramentem spowiedzi parafianą, a także wielu warszawiakom. Codziennie odprawiamy nabożeństwa odmawiane są cztery części różańca dwukrotnie w ciągu dnia jest adoracja najświętszego sakramentu. Codziennie Ojcowie i bracia z wiernymi świeckimi wspólnie celebrujemy nieszpory w kaplicy Matki Bożej. W ciągu roku liturgicznego organizujemy kilkanaście serii rekolekcji oraz sprawujemy okresowe nabożeństwa. Stałym elementem są także nabożeństwa fatimskie, modlitwe o uzdrowienie oraz wieczory wielbienia. Szczególnym przeżyciem służebskiej parafii są uroczyste prześwięte roratnie w Adwencie, na które niektórzy czekają cały rok, a które kończą się śniadaniem z ciepłą kawą i herbatą. Centrum liturgii jest dla nas liturgia Triduum, do której przygotowujemy się przez cały Wielki Post. Posługa liturgiczna i sakramentalna na tak wielką skalę jest możliwa dzięki zaangażowaniu ojców, braci, braci nowicjuszy, a także licznych wiernych świeckich, którzy służą przede wszystkim w scholi młodzieżowej, akademickiej. Dorosłych, tzw. Tak czternastki, i jako ministranci. Specyfika duszpasterska, trochę o duszpasterstwie. Nasza praca duszpasterska w parafii polega głównie na przygotowywaniu do przyjęcia sakramentów. Prowadzimy katechezy przed chrztem dzieci, katechumena dla dorosłych, roczny kurs przed bierzmowaniem dla młodzieży, dwukrotnie w roku kurs przed bierzmowaniem dla dorosłych, roczne przygotowanie dzieci, rodziców do Pierwszej Komunii Świętej. Przeciągają również kursy dla narzeczonych, których organizujemy pięć cykli w ciągu roku. Stałej opiece duszpasterskiej podlega około 60 chorych w parafii. W tych wszystkich posługach wspierają nas osoby z naszych wspólnot. Na terenie parafii znajdują się trzy szkoły, w których katechizuje siedmiu katechetów. Szczególnym dziełem w naszej parafii jest posługa miłosierdzia, którą głównie zajmuje się grupa charytatywna Fundacji Świętego Marcina de Porres. Fundacja trafia z pomocą do najuboższych naszych parafian. Rocznie na wszystkie dzieła charytatywne przekazujemy około 400 tysięcy złotych. Są to fundusze pochodzące z hojności naszych wiernych. Naszą specyfiką jest bogata oferta duszpastw specjalistycznych, które obejmują różne grupy wiekowe i powołania życiowe. Proszę wybaczyć, że nie wymienię wszystkich grup i wspólnot, niektóre wspomnę. Dzieci i młodzież gromadzą się w duszpasterstwie dzieci przy mszy świętej o godzinie 11, także w duszpasterstwie ministrantów. Młodzież starsza uczęszcza do duszpasterstwa REJS, a studenci do duszpasterstwa akademickiego studnia. Grupa absolwentów jest skierowana dla osób, które już są po studiach. Duszpasterstwo rodzin i małżeństw jest prowadzone przez DROPS, spotkania małżeńskie, różaniec rodzic rodziców, a także wspierane przez poradnie Akademię Rodzinną. Przy naszym klasztorze i parafii działają także liczne wspólnoty, grupy modlitewno-charyzmatyczne, takie jak Droga, Wspólnota Świętego Dobra u Dominika. Naszą dominikańską duchowością żyją w szczeg szczególny sposób świetcy dominikanie z Fraterni Błogosławnej Imeldy i Fraterni Błogosławnego Michała Czartoryskiego. W posłudze liturgicznej wspomagają nas nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, ministranci oraz oczywiście liczne schole. Chorzy i niepełnosprawni spotykają się raz w miesiącu w grupie przeznaczonej dla nich, a są wspomagani przez wolontariuszy. Dobrze znane są także warsztaty pisania ikon oraz studium chrześcijańskiego wschodu, a także z kilkuletnią już tradycją szkoła filozofii i teologii studium Dominikanów prowadzona przez Instytut Tomistyczny oraz szkoła śpiewu liturgicznego, który przygotowuje do posługi śpiewem i muzyką w kościele. W naszym klasztorze znajdują się instytucje zakonne, które wzbogacają nasze życie parafialne. Od 2009 roku mamy nowicjat z braćmi nowicjuszami a także Duszpasterstwo Powołań. Od wielu lat istnieje tutaj Instytut Tomistyczny, który prowadzi pracę naukową, dydaktyczną, a także Dominikański Centralny Ośrodek Informacji o Sektach. W ciągu roku organizujemy wiele koncertów, wykładów, pielgrzymek, spotkań. Nastały w nasz kalendarz i kalendarze wielu warszawiaków wpisały się zaduszki z artystami i jarmark świętego Dominika. W tym miejscu chciałbym wspomnieć o trudnym czasie pandemii, ograniczeniach w naszej posłudze. W tym czasie doświadczyliśmy także ogromnego wsparcia od naszych parafian i przyjaciół. Natomiast 24 lutego zeszłego roku wstrząsnęła nami wszystkimi agresja Rosji na Ukrainę, która spowodowała cierpienie wielu niewinnych osób. W naszej parafii i klasztorze włączyliśmy się w pomoc przybyłym uchodźcom, a także dla potrzebujących na Ukrainie. Chciałbym wyrazić wdzięczność i podziw dla zaangażowania naszych parafian i przyjaciół w to dzieło miłosierdzia. Inwestycje od ostatniej wizytacji zostały oddane do użytku pomieszczenia warsztatów pisania ikon, pomieszczenia drugiego piętra w budynku Duszpasterskim, Kaplica Przemienienia Pańskiego, nowy plac zawa przed Kościołem. Ukończyliśmy remont kancelarii parafialnej. Było to możliwe dzięki hojności naszych wiernych. W zeszłym roku świętowaliśmy jubileusz 70-lecia naszej parafii, w którym ksiądz Biskup wziął udział. To był powód do dziękczynienia, które chciałbym przy okazji wizytacji kontynuować. Chciałbym bardzo podziękować Panu Bogu za te 70 lat istnienia naszej parafii, za wszystkich parafian, za wszystkich związanych z sercem z tym miejscem, za dobro i łaski, które otrzymujemy, za to, że mamy kościół, w którym możemy oddawać chwałę Panu Bogu, za dobrych i wierzących ludzi, których spotykamy tutaj na co dzień. Którzy kochają to miejsce, to o Was. Chciałbym bardzo podziękować Panu Bogu za to, że jako Dominikanie możemy tutaj żyć i służyć ludziom, że wiele osób pokochało charyzmat dominikański, a nawet także nas, braci. Że zostaliśmy tutaj dobrze przyjęci i czujemy się dobrze w tym miejscu. Dziękuję Panu Bogu za dusz pasterzy, którzy posługują i posługiwali wcześniej, szczególnie za świętej pamięci ojca Witolda Słabiga, poprzedniego proboszcza którego Pan wezwał do siebie, żeby żył w bliskości dobrego Pasterza. Chciałbym bardzo podziękować Wam, parafianie, wszystkim, którzy utożsamiają się z tym miejscem, za Waszą modlitwę, troskę, hojność, za to, że kochacie nas i to miejsce, że tworzymy wspólnotę, która przekazuje wiarę, która potrafi służyć, ale także w której możemy przyjaźnie spędzić czas i pośmiać się całym sobą. Prosimy księży Biskupie, żeby Ksiądz Biskup pomodlił się z nami, prosił o przebaczenie naszych grzechów i zaniedbań oraz podziękował za wszystkie łaski, którymi Pan Bóg nas hojnie obdarza. Jeszcze pozwólcie przeczytam intencje tej mszy. Świętej.